Dobry wieczór, 22 października. Witam w alternatywnej wieczorynce Global News, w której informuję o zagrożeniach, przemianach i ciekawostkach związanych z procesem globalnej transformacji świadomości. Przypomnę, że program jest odpowiedzią na rosnącą skalę manipulacji, która w moim przekonaniu destruktywnie wpływa na rozwój ogólnie pojętej świadomości globalnej. Informacje zebrane w programie dokładnie można przeanalizować na mojej stronie polskaświadoma.pl, a mainstreamowe media polecam przeglądać w ramach upewnienia się, czy księżyc jeszcze nie odleciał i czy smerfy nie chcą nas w końcu zjeść. Tradycyjnie zachęcam też do samodzielnego myślenia i weryfikacji informacji, które przedstawiam. Zaczynamy od wiadomości z kraju. Sondaże, bowiem sondaże często oddają charakter tego, co naprawdę się dzieje, aczkolwiek w wielu przypadkach są one i tak zmanipulowane, ale postanowiłem dzisiaj, jak zwykle, kiedy takowe się pojawiają, żeby co nieco przypomnieć Wam o tym, jak właściwie zmienia się sytuacja związana właśnie z postrzeganiem naszych rządzących. I tak właśnie październik przyniósł pierwszy od wielu miesięcy ważny spadek zaufania do wodza i jego gwiezdnej eskadry złodziei trzeciej RP. I tak podobno rezydenta i słupa Komorowskiego wielbi podobno 69%, Radka Zdradka 41%, Miller czaruje bez zmian na poziomie 34%, tracą bufetowa Hanka i Ewa, specjalista od badań gruntów. Obie panie mają po 31 punktów procentowych. Optimus Tusk na pewno nie ma powodów do radości. Dziś ufa mu jedynie 29%. Jest to spadek o 5 punktów procentowych. Dziś ufa mu zaledwie 29%, także to jest owy ten spadek, który można powiedzieć jest wręcz spadkiem na pewno dla niego szokującym. No ale październikowe notowania są najgorsze w zasadzie z dotychczasowych rejestrowanych. Zauważa to nawet sondażownia formalnie podległa eskadrze Optimusa Tuska, pierwszego przewodniczącego Gwiezdnej Floty Platformers, który musiał zmartwić się również faktem, że tym samym sondażu lider opozycji Smutny Jarek kochany jest przez większy odsetek Polaków niż on sam, bo aż przez 31%. Także taką głęboką miłość lemingów wzbudza ogólny całokształt międzyplanetarnej polityki, której efektem jest to, że coraz więcej z nas nie ma co jeść. Eksperci rządowi szacują, że z końcem roku krajowy poziom zadłużenia może sięgnąć nawet 959 miliardów złotych. Polski dług publiczny rośnie najszybciej spośród grupy państw o podobnym rozwoju gospodarczym. Gorzej prezentują się tylko finanse węgierskie. Są jeszcze inne magiczne liczby, takie jak 3 biliony, ale o nie zapytajcie Gargamela, sztukmistrza z Londynu, bo tylko on najlepiej coś o tym wie. Jeśli prognozy się potwierdzają, będzie to oznaczało pogłębienie dziury budżetowej o 31,5 miliarda w przeciągu zaledwie półrocza. Przeliczając zmianę kwot na jednego mieszkańca, dług publiczny wzrośnie z 24 951 zł odnotowanych w czerwcu do 25 801 zł zapowiadanych na koniec grudnia. Upraszczając i skracając o x i procenty, wychodzi, że aż 16% polskich rodzin żyje poniżej granicy ubóstwa. Problem dotyka najczęściej dzieci. W skrajnym ubóstwie żyje aż 10% osób poniżej 17 roku życia. Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego, poniżej granicy ubóstwa żyją głównie rodziny wielodzietne. Aż 25% rodzin z czwórką bądź większą liczbą dzieci zmaga się z biedą. Z badań wynika również, że rodziny żyjące w poniżej granicy ubóstwa mają do dyspozycji poniżej 422 zł miesięcznie na jedną osobę dorosłą. Także sondaże jasno pokazują zadowolenie, bo przecież jest z czego się cieszyć. Mamy w zasadzie bardzo znaczące te wskaźniki w stosunku do całej reszty państw europejskich, także nie sądzę, żeby w najbliższym czasie co nieco poprawiło się notowanie naszego rządu i tym samym wodza naczelnego Tuska. Ciekawostką, którą chciałbym poruszyć również, która przyciągnęła moją uwagę, jest agent prorok. Kimże jest agent prorok? Najcenniejszy agent SB w Watykanie, który właśnie został ujawniony. Był najlepiej poinformowanym i najbardziej lojalnym źródłem informacji SB w Watykanie. Kapusiem numer jeden SB okazuje się być właśnie ksiądz Janusz Bolonek, zatrudniony wówczas w sekretariacie stanu. Ujawnia to Leszek Szymanowski w książce Agenci SB kontra Jan Paweł II. Nowy Ekran jako pierwszy publikuje fragmenty książki, która w tym tygodniu trafi do księgarni. W książce jest treść wymienionych w tekście donosów proroka. W okresie podlegającym niniejszej ocenie źródło prorok przekazał ogółem 246 materiałów informacji depeszowych, z których wykorzystano 97, w
tym informacjach dla kierownictwa partyjno-rządowego KPRR 66. Najwięcej informacji dotyczyło problematyki watykańskiej, 112, z których 40 wykorzystano w opracowań dla KPR. Już pobieżna analiza tych dostępnych materiałów wskazuje, że prorok był traktowany jako informator najwyższej kategorii. Świadczy o tym też to, jakiej randze informatora był on i ogromnej wadze przykładanej do jego meldunków. Efekty pracy oficerów wywiadu były szokujące. Wśród wszystkich agentów służb specjalnych prorok jest rekordzistą, jeśli chodzi o wagę i ilość tych przekazanych informacji. Informacje, które przekazywał wywiadowi, zarówno ponad te, które wymieniłem, zajmują 600 stron aż, choć znani są tacy, którzy dostarczali nawet 1800, to jednak było ich niewielu i nie o takiej, można powiedzieć, skali działalności. Co więcej, w adnotacjach służbowych zawartych na formularzach informacji przesłanych do Warszawy, prorok był zawsze opisywany jako źródło wiarygodne, jako sprawdzone. Meldunków proroka było tak dużo, że nie sposób przedstawić je wszystkie. Po analizie kilkuset stron dokumentów związanych z donosicielską działalnością tego człowieka, w jego relacjach z wywiadem możemy wyróżnić trzy obszary. Pierwszy to wiadomości związane z bieżącą polityką zagraniczną w Watykanu, ze szczególnym uwzględnieniem spotkań światowych przywódców z Janem Pawłem II i kardynałem Kassa Rolim. Obszar drugi dotyczy stosunków z PRL. Obszar trzeci to informacje na temat reakcji dostojników państwa kościelnego na zamordowanie księdza Jerzego Popojuszki i proces funkcjonariuszy oskarżonych o te zbrodnie. Także tyle w skrócie. Jest to o tyle ciekawe, że tak właśnie się go tytułuje jako najcenniejszego agenta SB w Watykanie. I zobaczcie, jest nim akurat ksiądz. Także strzeżcie się fałszywych proroków. Uważajcie, z czego i komu się spowiadacie, bo nie znacie dnia i godziny. Kolejna informacja, która moim zdaniem również bardzo ciekawie obrazuje co nieco losy postaci historycznych w polskiej polityce. Wczoraj pierwszy elektryk, pupil Sorosa i autor poważnego zwarcia przy okrągłym drewnianym stole postulował podczas szczytu noblistów w Warszawie poprawę demokracji. Szczyt, który po raz pierwszy odbywa się w Warszawie i potrwa 3 dni, przypada w 30. rocznicę przyznania Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla. Głośno i dostojnie z ambony można było usłyszeć płomienne kazanie na podstawie powieści niejakiego Orwella. Wymykają się nam spod kontroli politycy. Nie będziemy chodzić po nudnych zebraniach. Nie będziemy przyglądać się, co oni tam kombinują. Musimy włączyć technikę, by pomogła nam upilnować zachowań polityków, powiedział. Musimy jak najszybciej opracować program, a szczególnie chipy dla każdego polityka. Także wszystko, co robisz, wszystko, z kim śpisz, wszystko ma być tam zapisane. Chipy i procesory? O czym on mówi? Pomyślały zapewne zaskoczony przed telewizorem Lemingi. Otóż wyjaśniam. Opowiedział się za tym, by ONZ szła w kierunku Parlamentu Globalnego, Rada Bezpieczeństwa w kierunku Rządu Globalnego, a NATO Ministerstwa Obrony Globalnej. Mamroto też coś, że antysemityzm i rasizm trzeba bronić globalnie, a generałowie wyznaczeni natychmiast likwidują takie przypadki, że to fajne i pożyteczne, jak małe pszczółki. No, Wałęsa był też pytany o strategie, jakie sam stosował i czy mogą one sprawdzić się obecnie na Bliskim Wschodzie. Odparł, że gdyby odpowiedź tak, na takie pytania byłaby w jego gestii, na pewno miałby następnego Nobla. No, całe szczęście, że nadal są płoty, których naelektryzowany Leszek już nie jest w stanie przeskoczyć. No ale co ciekawe, to ocenił również, że trzeba uzgodnić podstawy państwa Europa. Temu ma służyć, jak powiedział, przywołane przez niego wcześniej w poniedziałek 10 laickich przykazań, z których, jak mówił, wyprowadzi się m.in. zasady dotyczące wychowania dzieci, edukacji czy sądownictwa. O tym, jak ma wyglądać taka Europa, dowiecie się w dalszej części programu z wypowiedzi uroczej smerwetki Angeli Merkel, ale z tej jakże odważnej i płomiennej mowy wnioskować można, jakie mają być dalsze losy krainy deszczowców zwanej Terra Masona, a o czym wam prezydent bankrut, który za worek zielonych sprzeda waszą iluzję normalności, w tej chwili mówi tym, którzy już od dawna mają was w garści, tym właśnie ludziom on w tej chwili służy. Także ja sądzę, że to już dla wielu ludzi jest jak najbardziej wręcz dobitnie i pokazane, jak to się tutaj ma dalej wszystko toczyć, a w zasadzie postać Wałęsy jako w zasadzie słupa, jako pionka w grze, jako w zasadzie tuby propagandowe jest sprytnie wykorzystywane. No ale oczywiście te rzeczy są dyskusyjne i ja nie sądzę, że oczywiście to będzie dalej się realizowało. Przejdę teraz do ekonomii, ponieważ
Uważam, że w tym programie zacznę, można powiedzieć, od serca tej ekonomii, od tego, co się dzieje w środowisku banków, także trochę bardziej poważnie o dalszych losach zielonych. Wygląda na to, że banksterzy wchodzą w kolejną fazę walki z gotówką, mianowicie jeden z większych amerykańskich banków, JP Morgan Chase, począwszy od 17 listopada, wprowadza ograniczenia w obrocie gotówkowym oraz w przelewach zagranicznych. Posiadacze kont biznesowych nie będą mogli realizować wpłat, wypłat gotówki na kwotę większą niż 50 tysięcy dolarów w skali miesiąca. Podobne limity zostały wprowadzone na przelewy zagraniczne. W praktyce oznacza to, że wiele małych biznesów zostanie odciętych od możliwości zapłaty za produkty importowane spoza USA. Nie będzie możliwości wypłaty wynagrodzenia dla pracowników spoza kraju. Co więcej, wiele restauracji czy małych sklepów nie będzie miało możliwości przyjęcia zapłaty w gotówce, z którą nie będą mogli, w zasadzie nie będą mieli co zrobić po przekroczeniu ustalonych limitów. Ograniczone wysyłaniu pieniędzy za granicę dla małych przedsiębiorstw zostało uzasadnione obawą prania brudnych pieniędzy, co jest śmieszne w obliczu ogromnego skandalu dotyczącego prania miliardów dla karteli narkotykowych przez HSBC. Sprawa zakończyła się skromną grzywną, lecz wykorzystano ją do ataku na gotówkę w rękach zwykłych ludzi. Całej sprawy nie jest w stanie wyjaśnić żaden pracownik banku. Nikt nie był w stanie udzielić informacji, czy zmiany zostały wprowadzone na poziomie zarządu banku, czy jest to regulacja wprowadzona na zlecenie rządu. W ramach cząstkowych wyjaśnień okazało się, że niektórzy klienci będą mieli możliwość podniesienia limitów, lecz jest to związane z koniecznością zmiany statusu konta na platynowe, co z kolei wymusza powierzenie bankowi jeszcze większych kwot, a tak na marginesie. Amerykańskie media donoszą też teraz, że gigant bankowy jest gotowy zapłacić grzywnę w wysokości 13 miliardów dolarów. Rekordowa na skalę światową kara jest wynikiem sprzedaży obligacji hipotecznych w 2007 roku. Jednak nikogo to nie powinno dziwić. Zagrania bankierów z JP Morgan o mało nie doprowadziły do upadku systemu finansowego w Ameryce. Co ciekawe, kara zasili konta koleżków Obamy. Przypadek? Nie sądzę. Ale wracając do tematu, prawdziwe implikacje zmian, które chce wprowadzić JP Morgan, i zresztą jest tutaj wymienione w punktach, co w zasadzie będzie efektem tychże zmian: znaczne ograniczenie możliwości realizowania importu oraz współpracy ze specjalistami spoza USA. To jest przede wszystkim ewidentny cios w małe i średnie przedsiębiorstwa. Uniemożliwienie przyjmowania płatności w gotówce, co z kolei wymusza na klientach małych biznesów konieczność korzystania z kart płatniczych. Blokada transferów uniemożliwia zakup aktywów finansowych poza terytorium USA w celu ochrony przed upadkiem dolara. Uniemożliwienie zagranicznych transferów ma też na celu zatrzymanie jak największej ilości pieniędzy w kraju na potrzeby konfiskaty części depozytów i celem właściwie dokapitalizowania banków, tak zwane sławne bail-in. Obecne zmiany w systemie nie są pierwszym przypadkiem braku szacunku dla klientów banku. Przed kilkoma miesiącami Chase miał problem z systemem, w trakcie którego wiele kont zostało całkowicie wyczyszczonych, w efekcie czego klienci byli tymczasowo pozbawieni dostępu do swoich środków. Zmiana regulacji zapewne nie jest przypadkiem. Większość głównych banków w Stanach w ostatnim czasie zgromadziła 20-30% więcej gotówki niż zwykle, obawiając się tak zwanego ranu na banki. Co więcej, odsetek przyznanych kredytów dla małego biznesu jest najniższy od 20 lat, bez zabezpieczeń w wysokości co najmniej 120% wysokości kredytu. Przedsiębiorcy nawet nie mają co wypełniać wniosku. Banki generalnie robią to, co mogą, aby utrzymać płynność. Mimo iż ostatnie zmiany wprowadził jeden bank, to problem dotyczy w zasadzie całego zachodniego systemu bankowego. Kraje członkowskie w Unii odrzuciły propozycję forsowaną przez banki dotyczącą wspólnej obligacji dla całej Unii. Do tej pory hiszpańskie banki otrzymały na przykład 30 miliardów euro z pomocy z EBC, ale banki włoskie na przykład 255 miliardów, francuskie 90, portugalskie, irlandzkie po 80. Mimo zawrotnych kwot wtłoczonych do systemu, owe banki nadal mają ogromny problem z płynnością. Spłata pożyczek do Europejskiego Banku Centralnego jest praktycznie niemożliwa. Co najmniej 800 miliardów euro zostało więc stracone. Te informacje można też połączyć z planowanym kolejnym dużym skokiem na kasę Europejczyków. Otóż podobno Międzynarodowy Fundusz Walutowy dyskutuje obecnie nad wprowadzeniem 10% podatku od oszczędności w 15 krajach strefy euro w celu zmniejszenia skali zadłużenia. Lecz jak widzieliśmy to przez ostatnie 5 lat,
takich jednorazowych zastrzyków publicznych pieniędzy było już wiele i niewiele to w zasadzie dało. Kradzież depozytów ma być lekarstwem na tak zwane rany na banki, lecz w praktyce takie działania spowodują zanik resztek wiary w bezpieczeństwo środków zdeponowanych w systemie bankowym, co tylko spotęguje problemy z płynnością i przyspieszy spiralę bankructw. Także mówiąc w skrócie, ni stąd, ni z owąd, wielki bank amerykański, ale także niemieckie banki, bo to też informacja, która pojawiła się również w środowiskach tutaj, można powiedzieć, niemieckiego mainstreamu, że niemieckie banki obniżają również limity przelewów międzynarodowych, a do tego jeżeli ktoś zlecił przelew międzynarodowych przed tym terminem, to po terminie on i tak zostanie anulowany. Także moje pytanie, czy przypadkiem oni nie upewniają się, że ludzie nie będą próbowali uciekać z pieniędzmi w razie wprowadzenia nowego podatku od oszczędności. Oczywiście trzeba jeszcze poczekać na jakieś potwierdzenie tej informacji lub więcej takich przypadków, ale wygląda na to, że może być naprawdę gorąco. System bankowy jest bankrutem, co ostatnio przyznał sam nawet Mario Draghi. Politycy działający na każde wezwanie bankierów posuną się do wszystkiego, byle tylko odlec ostateczny upadek. Walka z gotówką czy transferami międzynarodowymi jest tylko początkiem tego w zasadzie, co nas czeka. Tylko system zacznie się rozpadać, przyjęte zmiany prawa lub regulaminów bankowych pozwolą na natychmiastowe wprowadzenie ograniczeń dla transferów międzynarodowych. Zablokowanie oszczędności zostaną obłożone specjalnym podatkiem, oczywiście w imię ratowania systemu. Także zaszliśmy tak daleko, że konfiskata części depozytów jest niemal pewniakiem. Pytanie tylko, kiedy to nastąpi, czy dotknie także Polskę? I właściwie w tym kontekście tychże reform, myślę, można skomentować to właśnie, w którym kierunku obecnie zmierza polityka w Europie, tym samym również banki w Niemczech, które wspomniałem, ale tutaj świeża informacja. Otóż kanclerz Niemiec Angela Merkel dąży do rozszerzenia kompetencji Komisji Europejskiej tak, aby mogła ona skutecznie egzekwować dyscyplinę budżetową państw członkowskich. To jest informacja, którą podał niemiecki Der Spiegel. W tym celu Berlin planuje zmianę unijnych traktatów. Jak pisze Spiegel, Merkel zapoznała się z planami wzmocnienia uprawnień Brukseli przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana van Rompuya podczas jego wizyty w Berlinie w zeszły piątek. W niemieckim Ministerstwie Finansów trwają według Spiegla prace nad propozycjami uzupełnienia protokołu 14. Ich celem jest wyposażenie Komisji Europejskiej w uprawnienia do podpisania z każdym krajem strefy euro swego rodzaju porozumienia dotyczącego poprawy konkurencyjności inwestycji i dyscypliny budżetowej. Te tak zwane constructual agreements zawierałyby konkretne liczby i terminy pozwalające w każdej chwili na kontrolę stanu realizacji zobowiązań. Równocześnie kraje przestrzegające tych zasad miałyby możliwość otrzymania finansowego wsparcia ze specjalnego budżetu Eurolandu. W grę wchodziłyby dwucyfrowe kwoty w miliardach euro, pisze Der Spiegel, określające taktykę jako politykę kija i marchewki. Według Spiegla europejska ofensywa Merkel rozpocznie się po wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 roku i powstaniu nowej Komisji Europejskiej. Fakt, że niemiecka kanclerz znajduje się w mniejszości, nie stanowi dla niej przeszkody. No, ja zastanawiam się, dlaczego akurat w maju przyszłego roku, a nie teraz. Zresztą te działania absolutnie już pokazują, do czego to wszystko zmierza. Centralizacja władzy i właściwie kontrola nad budżetami pojedynczych państw już byłaby takim elementem, który bardzo łatwo pozwalałby na wypompowywanie tych pieniędzy z kont unijnych podatników. Także to chyba wszystko już pokazuje jasno i cała ta polityka kija i marchewki byłaby właściwie dodatkowym uzależnieniem państw od tejże polityki. Także może być ciekawie, może być na pewno w jakiś sposób to dodatkowym obciążeniem dla nas, no ale jak na ile się to rozwinie, będziemy obserwować w przyszłym roku. Kolejny temat, który mnie bardzo zainteresował w tym tygodniu, to jest właśnie to, co dzieje się w Hiszpanii. Otóż kryzys Hiszpanii i tutaj nagłówek złych kredytów jest najwięcej w historii i to właściwie w mojej ocenie już jasno pokazuje, że gorąco jest już teraz i odsetek na przykład tak zwanych kredytów, czyli takich, których raty niespłacone od co najmniej 90 dni stanowi ponad 12% i wynosi prawie 181 miliardów euro. To najwięcej w historii tego kraju, ostrzega hiszpański bank centralny. W 2008 roku na początku kryzysu odsetek niespłaconych pożyczek wynosił
1%. Teraz jest 12 razy większy, ponad połowę sumy winnej bankom stanowią kredyty hipoteczne, resztę pieniądze pożyczone przez małe i średnie firmy. Ekonomiści twierdzą, że banki powinny zmienić politykę wobec niespłaconych kredytów, a takim jedynym sposobem na darowanie części długów właśnie byłoby takie posunięcie. Jeśli banki będą chciały odzyskać te pieniądze za wszelką cenę, przedłużą wyjście Hiszpanii z kryzysu i to jest takie, można powiedzieć, ostrzeżenie profesora ekonomii Gregorio López Sainz. Oczywiście przedłużenie wyjścia z kryzysu absolutnie nie wchodzi w grę, doskonale zdajecie sobie sprawę, do czego dochodzi już teraz i właściwie można po tych ruchach i też po tych wskaźnikach europejskiej ekonomii jasno zrozumieć, wyciągnąć wnioski, że absolutnie ta sytuacja jest nie do rozwiązania i to w zasadzie byłoby jakby tego dowodem. Hiszpańskie władze na gwałt poszukują pieniędzy, które pozwolą im przetrwać paskudny kryzys, który dopadł ten kraj. Jak się okazuje na przykładzie tego państwa, Unia, to dobrodziejstwo polegające na tym, że najpierw kradnie się pieniądze uczciwie pracującym obywatelom, a potem wysyła się ich lwią część do Brukseli, która potem w swym biurokratycznym szaleństwie oddaje część tych zarobowanych środków dodatkowo, dobijając i tak już ledwo zipiące w tym kraju budżety gospodarstw domowych. Hiszpania jest modelowym przykładem tego, do czego prowadzi ten nowoczesny kolonializm gospodarczy. Już obecnie ponad 50% młodych ludzi nie ma tam pracy, a kolonializm, o którym wspomniałem, sięga do już tak absurdalnych form opodatkowania, że zamierza objąć nim na przykład świecące słońce. Niech wszyscy, którzy tego typu rewelacje ośmieszają, wezmą sobie poprawkę na to, właściwie obserwując to, co się dzieje. Nie ma takiej niegodziwości, której nie popełniłby ten rząd, aby się ratować, a inwestycja twórcza socjalistów jest wręcz nieograniczona. Jak zauważyli urzędnicy hiszpańscy, w niektórych częściach tego kraju słońce świeci nawet 3000 godzin rocznie. Aby wykorzystać ten fakt, postanowiono zachęcić do budowy elektrowni opartych na fotowoltaice. Podobno to oczywiście ma być takie ożywienie tej gospodarki. Najpierw zwabiono wielu przedsiębiorców takimi rewelacjami jak tego typu energetyka, a teraz planuje się akcję zmierzającą do zwiększenia tego typu właśnie rewelacji poprzez obciążenia podatkowe. Także każdy Hiszpan zapłaci za słońce, a podatek klimatyczny będzie opłatą za czyste powietrze właściwie już od stycznia. Także przypominam, takie rewelacje już są planowane i będziemy wszyscy ponosili koszty tychże właśnie problemów ekonomicznych strefy euro. Kolejnym tematem, który uważam jest warty poruszenia, dla wszystkich, którzy sądzą, że jednak Polska jest jakimś ewenementem, jeżeli chodzi o grabież majątku publicznego i też właściwie takiego posunięcia, takiego sposobu działania, to myślę, że się teraz całkiem zaskoczą. Otóż włoska mafia jest dużo lepsza od naszej. Najświeższe dane na temat rozmiarów i skutków zainteresowania organizacji przestępczych różnymi sektorami przynosi przedstawiony raport przygotowany na zamówienie związków rolników indywidualnych. 14 miliardów euro to blisko połowa obrotu włoskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego. Kontrolują ją rozmaite mafie: sycylijska Cosa Nostra, neapolitańska Camorra i kalabryjska Nadgarda, ale także mniejsze organizacje działające w ich cieniu i oczywiście za ich przyzwoleniem. Ich działalność jest zróżnicowana od kradzieży maszyn rolniczych i zwierząt hodowlanych po nielegalny ubój, niszczenie upraw i oszustwa na szkodę Unii Europejskiej. Mafie zajmują się transportem żywności, sprzedażą hurtową i detaliczną, także fałszowaniem znanych artykułów jak parmezan czy szynka parmańska produkowanymi na ich zlecenie za granicą bez żadnej kontroli i z niskiej jakości surowców. Wykorzystują też materialne trudności rolników i producentów żywności, oferując kredyty na lichwiarskich warunkach, co kończy się bardzo często bankructwem. Także Włosi mają bardzo już, można powiedzieć, na pieńku ogólnie z mafią. Zresztą w całym kraju trwają protesty cały czas. Też ostatnio donosimy o tym, jak, powiedzmy, działają tam ruchy lewackie, podsycając owe niezadowolenie społeczne i też widać po prostu to, że jakby to niezadowolenie społeczne nawet pojawia się w takim kraju jak Włochy, które są dużo bardziej zamożnym krajem jak Polska, ale to oczywiście nie wszystko.
Kolejny temat, który mnie bardzo zaskoczył i bardzo zainteresował, to jest oczywiście to, co się dzieje nadal w Ameryce, bowiem wszystkim wydawało się, że po całym impasie, jaki został w zasadzie rozwiązany teraz w zasadzie na dniach, a więc cały ten problem związany z budżetem Ameryki obecnie jakby schodzi na drugi plan, bowiem pojawił się problem, który dotyczy tejże flagowej ustawy Obamy, a więc Obamacare. I tutaj postanowiłem co nieco na ten temat Wam przybliżyć, ponieważ no oczywiście znowu jest śmiesznie, może nawet jest to oczywiście zabieg w pewnym sensie celowy, a chodzi o to, że Amerykanie za pośrednictwem komputerów i telefonów wykupują polisy na rozpoczynających działalność rządowych giełdach ubezpieczeń medycznych. Październik miał przejść do historii jako start historycznej reformy znanej pod nazwą Obamacare. Jednak zamiast zebrać brawa, prezydent stał się obiektem szyder ze strony Amerykanów. Strony komputerowe zawieszają się bowiem stale, a agenci przy telefonach są bezradni. Wygenerowane konta wymagają do zakupu polisy, no właściwie wymagają wielkiej cierpliwości, bo cały system nie działał przez pierwsze 3 dni na Facebooku i forach internetowych. Od początku października trwała już gorąca debata na ten temat, jak owy system będzie się sprawdzał, o ile giełdy uruchomione przez poszczególne stany działały zaraz po całym impasie amerykańskim. O tyle strona serwisu ogólnokrajowego healthcare.gov witała aplikantów informacją o błędach w komunikacji lub niedostępności serwisu na skutek przeładowania odwiedzinami. Dziennikarze największych stacji telewizyjnych pokazywali na wizji, czym kończyły się próby nawigacji po serwisie. I tak było po prostu w całym kraju i właściwie to, co się później okazało, to że dużo tych rewelacji związanych z całym pakietem pomocowym dla nieubezpieczonych Amerykanów okazało się kompletną fikcją. Znowuż system nie działał i też bardzo dużo, można powiedzieć, ciekawostek związanych z samą produkcją owego systemu już też daje jasno do zrozumienia, jak poważnie Obama traktuje ludzi chorych w Stanach. I tak się tutaj też dowiadujemy, że firma, która odpowiada za zbudowanie owego systemu, jest po prostu niczym innym jak jakąś zgrają ludzi, zgrają jakichś garażowych specjalistów, którzy po prostu nie mają kompletnie zielonego pojęcia widocznie o całym sprawie. Mowa tutaj o 12 inżynierach z firmy startupowej Development Seed, którzy, jak wspomniałem, pracując w garażu na przedmieściach Waszyngtonu, próbowali właśnie taki system tutaj dla Amerykanów przygotować. Pierwsze polisy zostały sprzedane dopiero po trzech dniach od obowiązywania tej reformy ubezpieczenia. Nabył dla siebie i swego przewlekle chorego ojca 20-letni student, który na przykład obwieszczając to światu za pośrednictwem Twittera w jakiś sposób został zauważony i no, w ten sposób po prostu ironizowano z tego całego projektu. No, Amerykanie mają czas do 15 grudnia, aby wykupić polisę, która wejdzie w życie z nowym rokiem. 2 tygodnie od otwarcia giełdy ubezpieczeń nawigacja po stronach healthcare.gov jest farsą. Nikt nawet nie wie, ile osób z 46-milionowej puli nieubezpieczonych wykupiło owe polisy. Eksperci zaczynają się obawiać, czy fatalne doświadczenia z zapisami nie pogrążą reformy nawet wśród jej zwolenników. Także ja próbowałem to przeklikać, obecnie wszystko działa, niestety nie załapałem się, pewnie nie spełnią jakichś prawnych warunków. Poczekam jeszcze, może jakieś nowe błędy się znajdą i uda się zapisać wszystkich. Także temat gospodarki amerykańskiej myślę w najbliższym czasie również będzie nam się częściej w programie pojawiał, bowiem jak wiecie, jak wspominałem, cały impas związany z zadłużeniem, cały ten problem jest tylko problemem, który został rozwiązany mniej więcej do połowy lutego. Wtedy znowu Ameryka będzie na granicy niewypłacalności i znowu będzie, powiedzmy, ten sam problem, który obecnie mieliśmy możliwość obserwować. Inny temat, który mnie zainteresował również, jest związany z organizacją Greenpeace. Mianowicie holenderski rząd upomina się o działaczy Greenpeace'u, pasażerów i załodze pływającego pod holenderską banderą statku Arctic Sunrise, których aresztowano na 2 miesiące, grozi do 15 lat łagru za czyn zakwalifikowany przez rosyjski komitet śledczy jako piractwo. Aktywiści Greenpeace odrzucają oskarżenia o piractwo i zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników Platformy Wiertniczej. Podkreślają, że ich protest był akcją pokojową, a Arctic Sunrise nie ruszył
nie naruszył 500-metrowej strefy bezpieczeństwa wokół platformy. No, w kontekście ogólnie tej informacji, ja chciałbym ogólnie zająć się w końcu Greenpeace, gdyż kiedyś badałem sam temat genezy tejże organizacji i no, do bardzo ciekawych wniosków doszedłem. Dziś postanowiłem, że wytłumaczę Wam jeszcze raz, o co tutaj chodzi. I ja myślę, że zieleń, taka pokojowa zieleń, nie wszystkim kojarzy się z trawką czy też miętą. Jest to też oczywiście pewien element manipulacji. A teraz, na czym polega owa manipulacja i na czym właściwie opiera się współczesny ruch tak zwany ekologiczny i w moim mniemaniu jego antyludzką działalność, no, należy się cofnąć do 68 roku i powstania właściwie Klubu Rzymskiego oraz jego manifestu pod tytułem Granice Wzrostu. Ci zafascynowani Darwinem i Malthusem i eugeniką światowi liderzy napisali jednoznacznie, że poziom wzrostu ludzkiej populacji trzeba ograniczyć, a nawet zredukować. Głównie chodziło o ówczesne kraje trzeciego świata, dzisiaj nazywanymi rozwijającymi się wedle zasady eugeniki o wyższości białych ludzi nad czarnymi. Oczywiście nikt tego nie powie wprost, bo ruch eugeniczny w swojej ojczyźnie, czyli w Stanach, troszeczkę przycichł, zmienił nazwę, aczkolwiek nadal jest aktywny i ma wpływ na światową politykę. Tu polecam właściwie rozpocząć całe badanie wszystkim, bo ja z grubsza powiem tyle. Działacze Greenpeace tak naprawdę nie mają pojęcia, co się dzieje na arenie międzynarodowej. Są to pseudoaktywiści, którzy nie rozumieją powiązań społecznych. Są to ludzie, którzy siedzą w tym temacie od wielu lat, ale tak naprawdę nie wiedzą nic, co jest związane jakby z tym, do czego Greenpeace ogólnie zmierza. A właściwie chodzi tutaj o to, że Greenpeace, bynajmniej w mojej ocenie ogólnie, jest organizacją, która zostanie wykorzystana przez jeden globalny rząd do opodatkowania nas jeszcze bardziej. Opodatkują nam powietrze, co już wspomniałem, i wiele innych śmiesznych incydentów, które w przyszłości na pewno będą miały miejsce i właśnie organizacja Greenpeace temu służy, a więc nagłaśnianiu pewnych elementów, które w ocenie jakby samego szczytu tej organizacji stanowią jakieś zagrożenie, a czym to zagrożenie tak naprawdę jest, to absolutnie nie ma związku z rzeczywistością, bowiem oni zajmują się sprawami, które właściwie nie dotykają globalnych problemów. No i tak w mojej ocenie działacze Greenpeace, jak wspomniałem, uważają się za doinformowanych, aczkolwiek inteligentnych, ale nawet wielu z nich, którzy wypowiadają się w mainstreamowych mediach na temat działalności, na temat różnych naukowych teorii, które mają w jakiś sposób potwierdzić ich kierunek działań, no oczywiście mija się z prawdą, bo na przykład próbowano im udowodnić, że w Czarnobylu zginął 1 000 000 ludzi, a 20 tysięcy miało uszkodzoną tarczycę w latach późniejszych. Próbowano też im udowodnić, że Fukushima jest wiele razy gorsza od Czarnobyla i że został tam użyty wirus Stuxnet. Próbowano im przekazać dowody, jakie zebrali niezależni specjaliści, którzy zajmują się właśnie tego typu dochodzeniami, no ale to nic nie dało. Ludzie z Greenpeace mają wyprane mózgi kompletnie, a właściwie działacze tej pierwszej linii, którzy po prostu no, nie orientują się w tych sytuacjach, wykonują zlecenia, próbują w różny sposób manipulować społeczeństwem. I także na przykład kolejną z takich rewelacji, która została publicznie przez nich powiedziana, jest to, że promieniowanie nie powoduje raka. To jest wypowiedź jednej z aktywistek, studentki radiologii, tak się okazuje. Czym to argumentowała? No, powiedziała, że bo tak jej dziekan powiedział i właściwie tego typu rzeczy jak najbardziej wpisują się również w ignorancję, jaką kieruje się Greenpeace. Oni naprawdę nic nie wiedzą na temat promieniowania. Myślą, że papierosy powodują raka i że one są dużo gorsze jak pluton, uran czy ameryk. Ludzie z Greenpeace nie rozumieją też, że masoneria międzynarodowa istnieje. Przedstawiono im dowody, jednak oni mają tak klapki na oczach, albo może po prostu nie mają i wiedzą, o co tutaj chodzi. W każdym bądź razie zastanawialiście się może, dlaczego Greenpeace mówi tak dużo o walce z efektem cieplarnianym? Jeżeli siedzicie w temacie, to wiecie, że efekt cieplarniany jest kompletną fikcją. A dlaczego nie zajmą się tym na przykład takim tematem jak chemtrails? Dlaczego nie ma ich w Fukushimie? Dlaczego nie przykuli się do platformy wiertniczej po katastrofie w Meksyku? To dopiero są zanieczyszczenia środowiska. Oczywiście te rzeczy, które globalnie dotykają nas,
w zasadzie są przez nich całkowicie pomijane. Owszem, zajmują się GMO, ale to tak z mojej perspektywy jest to wyłącznie traktowane jako zmyłka, takie mydlenie ludziom oczu, żeby ludzie mieli argument w rozmowie, że Greenpeace jest jednak ok, ale tak naprawdę ludzie z tej organizacji nie mają pojęcia o żywności GMO, chodzą po 100 godzin w miesiącu i uświadamiają ludzi, że GMO jest dobre, ponieważ trzeba wyżywić ludzi, bo mamy nadmiar ludzi i GMO jest ratunkiem, ale my doskonale wiemy, że GMO jest szkodliwe i tego typu rozwiązania absolutnie nie powinny być stosowane globalnie, no ale według nich GMO nie jest szkodliwe, a są szkodliwe środki, które do tych roślin są używane. No my doskonale wiemy, że nie tylko środki, sam produkt jest diabelsko szkodliwy, bo jest pasożytem roślinnym i niszczy inne rośliny pasożytujące na nich, jak na przykład tasiemiec środowiskowy. Tak można to nazwać bardzo ogólnie, ale GMO samo się rozprzestrzenia, o tym wszyscy doskonale też wiedzą, tym samym niszcząc prawdziwe rośliny, ale to już pewnie dla nich już kompletnie nie ma znaczenia. Ludzie z Greenpeace wolą się zajmować ochranianiem głupich żabek, czy też jakimiś z rzeczami, które absolutnie nie mają żadnego przełożenia na skalę, w jakim oni nagłaśniają swoje różnego rodzaju akcje. No i tak można powiedzieć, że idąc tym tropem, dojdziemy do innych ciekawych wniosków, mianowicie należałoby się też zastanowić, jak Greenpeace jest sfinansowany i o tym, że jest to element bardzo istotny, w zasadzie podstawowy, od którego należałoby zacząć, jest wręcz chyba dla wszystkich oczywiste i też tutaj taka moja, można powiedzieć, taki mój proces badawczy, który właściwie sprowadza się do bardzo prostych wniosków. O manipulowaniu Greenpeace'em przez masonerię wiemy z przecieków ze spotkań Bilderberg Group i można też powiedzieć, że właściwie to jest ten kierunek, którym należałoby zacząć swoje dochodzenie. Już wtedy mówili oni o wykorzystaniu organizacji do swoich celów poprzez korupcję i nieświadome doły idealistycznych działaczy, bo jak wspomniałem, oni absolutnie nie są grupą żadnych specjalistów, są to ludzie po prostu brani z jakichś tam, po prostu jak też powiedziane zostało tutaj, takich prostych łapanek, chętnych, którzy lubią pojeździć po świecie, zawsze się znajdzie wielu i właśnie tacy ludzie stanowią ekipę tychże ekorewolucjonistów. W nagrodę za swoje wysiłki mieli mieć miejsce przy korycie jednego rządu światowego. Dużo pieniędzy Greenpeace dostaje również od Fundacji Rockefellera. To też, ja myślę, wyjaśnia wiele. Dowiecie się też więcej na temat ich powiązań finansowych oraz eugenicznej agendy ONZ-u, zamiast w jakiś sposób, no można powiedzieć tak, ogólnie krytykując to, co oni robią, bowiem należałoby rzeczywiście zwrócić uwagę na powiązania, jakimi otoczona jest cała ta organizacja. No i też inne ciekawe fakty na ten temat to, że współzałożyciel Greenpeace, Patrick Moore, stwierdził, organizacja, którą pomogłem założyć i doprowadzić w latach 70. i 80. jest dzisiaj wszystkim, tylko nie instytucją użyteczności publicznej. Od kiedy opuściłem Greenpeace, jej członkowie i większość tego ruchu przyjmowali politykę, która odzwierciedla ich niehumanitarne tendencje, ilustruje ich odrzucenie nauki i techniki i w rzeczywistości zwiększa ryzyko szkód dla ludzi i środowiska. Wyjaśniając, dlaczego opuścił Greenpeace, napisał: żaden z moich kolegów dyrektorów nie miał wykształcenia w naukach ścisłych, byli albo działaczami politycznymi, albo przedsiębiorcami środowiskowymi. W końcu trend porzucania obiektywności naukowej na rzecz programów politycznych zmusił mnie do opuszczenia Greenpeace w 1986 roku. Niestety Greenpeace wyewoluowała w kierunku ekstremizmu i politycznie motywowanych programów. Jego krytyka Greenpeace jako organizacji propagandowej nabrała wiarygodności, kiedy Gerd Leopold, który w owym czasie był dyrektorem wykonawczym Greenpeace'u, powiedział: jako grupa nacisku musimy apelować do uczuć i nie wstydzimy się, że zabarwiamy problemy emocjonalnie. Także skoro już wiecie, kto stoi za Greenpeace, zastanówcie się, komu może naraził się Putin, skoro jego podwórko nawiedza banda oszołomów finansowanych przez zgraje zwyrodnialców NWO. Bo ja myślę, że to, co jest teraz w mediach przekazywane, ma zupełnie inny, rzeczywisty charakter, ale no niestety nie komentuje się tego właściwie. Dlaczego atakowane są interesy Putina? Dlaczego atakowana jest Rosja? Sądzę, że to pytanie być może nigdy nie zostanie wprost odpowiedzi. Na to pytanie nie dostaniemy wprost odpowiedzi, ale akurat z reguły, kiedy pojawia się Greenpeace wokół jakiejś firmy, jest to z reguły cel
zniszczenia owego przedsięwzięcia i ja myślę, że w tym wypadku również jest to jakaś sprawa, która absolutnie dla Putina ma ogromne znaczenie i sam ten problem, który teraz również dla Holandii się pojawił, być może też w takiej, może trochę innej, w takim innym wymiarze tej polityki globalnej zupełnie inaczej wygląda. Także tak myślę, należałoby próbować tą sytuację zrozumieć. Kolejny temat, który mnie zainteresował w tym tygodniu, to są dalsze, można powiedzieć, losy National Security, a więc NSA. I tutaj dziennik Le Monde podał, powołując się na dokumenty ujawnione przez Edwarda Snowdena, że NSA w ciągu miesiąca nagrała ponad 70 milionów rozmów telefonicznych Francuzów. Miało to nastąpić pomiędzy 10 grudnia 2012 roku a 8 stycznia roku 2013. Informuje o tym, informacje właściwie o tym są szokujące i wymagają wyjaśnień. I francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało już do siebie ambasadora Ameryki. Poinformował o tym dziennikarze szef dyplomacji Laurent Fabius Le Monde. Na podstawie dokumentów Snowdena opisuje techniki stosowane przez NSA w celu zdobycia sekretów lub informacji na temat życia prywatnego Francuzów. Jedna z tych metod polegała na tym, że użycie niektórych numerów telefonicznych aktywowało sygnał, który automatycznie uruchamiał nagrywanie rozmów. Inwigilacja obejmowała również przechowywanie i przechwytywanie SMS-ów na podstawie słów kluczowych. Ponadto NSA systematycznie rejestrowało historię połączeń z każdego z inwigilowanych obiektów. Także operacje te prowadzono w ramach programu o nazwie US-985D. Nie jest jasne, co oznacza ten kryptonim, ale dla porównania skrót używany przez NSA na określenie podobnej operacji prowadzonej w Niemczech brzmiał US-987LA lub US-987LB. Le Monde twierdzi, że ciąg cyfr odpowiadał temu, co NSA nazywała stroną trzecią, określając w ten sposób takie kraje jak Francja, Niemcy, Australia, Austria i Belgia. Jako stronę drugą z kolei NSA określała kraje anglosaskie połączone historycznymi związkami z Ameryką Północną, a więc Wielką Brytanię, Kanadę, Australię i Nową Zelandię. Także tego typu rewelacje ostatnio pojawiają się coraz częściej. Również troszeczkę inna ciekawostka związana z bezpieczeństwem informatycznym to jest to, co przynosi nam Der Spiegel, który doniósł, że w maju 2010 roku wydział NSA o nazwie Tailored Access Operations uzyskał dostęp do konta pocztowego Calderona. Amerykanie włamali się do serwera pocztowego, dzięki któremu mogli przechwytywać korespondencję nie tylko samego prezydenta, ale również wielu ważnych osobistości z jego otoczenia. W wcześniejszych doniesień wiemy, że to NSA podsłuchiwała kandydata na prezydenta Meksyku Enrique Peña Nieto, który w grudniu ubiegłego roku zastąpił Calderona. Działalność NSA już zaszkodziła relacjom Stanów z innym krajem Ameryki Południowej, Brazylią. Prezydent Dilma Rousseff zawiesiła plany dotyczące swojej wizyty w Waszyngtonie, gdy okazało się, że była szpiegowana przez NSA. Meksyk, który dla Stanów Zjednoczonych jest najważniejszym partnerem handlowym, na razie ograniczył się do wezwania, by prezydent Obama przeprowadził śledztwo w sprawie działań NSA. Oficjalnie niewiele więcej na ten temat wiemy. Inną informacją, która mnie zainteresowała, to jest też to, co mówi się o tak zwanym pakiecie takich ustaw jak CETA. Były wycieki i też dane, które sugerowały, że CETA jest takim elementem, który ma wprowadzić takie ograniczenia, jakie miały w swoim zasobie wszystkie te dyrektywy, które zawierała ACTA. Komisja Europejska oficjalnie przyznała, że CETA zawiera zapisy dotyczące własności intelektualnej, a więc może dotyczyć praw autorskich i piractwa, podobnie jak ACTA. Niepokojące jest również to, że zarówno Kanada, jak i Unia Europejska były uczestnikami negocjacji ACTA, a więc pojawia się ryzyko, że negocjatorzy Unii i Kanady poczują pokusę przepchnięcia tych rozwiązań, które upadły wcześniej razem z ACTA. W ubiegły piątek Komisja Europejska poinformowała, że przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz premier Kanady Stephen Harper osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie kluczowych elementów CETA. W komunikacie komisji jest też mowa o tym, że porozumienie ulepszy ochronę praw własności intelektualnej w Kanadzie. Ma to przynieść korzyści m.in. sektorowi farmaceutycznemu oraz eksporterom produktów rolnych. Nie jest jednak pewne, czy zawarte w porozumieniu zapisy na temat własności intelektualnej dotyczą wyłącznie tych obszarów. Podsumowując, Komisja Europejska informuje o jakichś postępach prac nad CETA, ale wciąż nie wiadomo, co za tym porozumieniem się kryje. Unijna instytucja chce chyba zrobić takie wrażenie, że informuje takich obywateli jak my o swoich działaniach, ale tak naprawdę tylko przypomina nam o tym, że trzyma pewną rzecz w tajemnicy.
czy tak wygląda legendarna lekcja wyciągnięta z akta. Myślę, że jednak warto też odnotować, że praca nad CETą idzie dalej, a właściwie dużo wolniej, można powiedzieć, niż wcześniej zakładano. W roku 2012 komisarz Karel de Gucht stwierdził, że prace nad porozumieniem mogą się zakończyć do końca tego roku. Tak się jednak nie stało. Potem Komisja Europejska na swoich stronach internetowych sugerowała, że negocjacje powinny się zakończyć w pierwszym kwartale 2013 roku. Nie udało się, skoro jeszcze w czerwcu komisja informowała, że negocjacje są w ostatniej fazie. Także widać jednak, że te prace dalej są prowadzone. W jaki sposób globaliści muszą wprowadzić pewne obostrzenia, które jak najbardziej będą dawały im możliwość regulacji informacji i tak dalej. Także przy okazji przypomnę, że CETA nie jest jedynym takim ciekawym porozumieniem. Jest też TTIP, ale ja myślę, że o tym powiem w kolejnych moich programach. Także w tym programie będzie to już wszystko. Tyle jeśli chodzi o informacje z bieżącego tygodnia. Na zakończenie powiem tyle, żeby jednak dać pełne wyobrażenie tego, co się na świecie dzieje. Jednak warto poszukiwać samemu, szukać i starać się myśleć w sposób indywidualny. Także ja jedynie to, co Wam przedstawiam, to jest moja percepcja i zachęcam jednak do tego, abyście weryfikowali to, co Wam przekazuję i też w jaki sposób sami starali się wnioskować, w jakim kierunku to wszystko zmierza, bo sam obserwuję sytuację geopolityczną świata od 2 lat i absolutnie nie mam żadnych wątpliwości, że to, w jakim kierunku to wszystko zmierza, jest niczym innym jak dosłownie nasza depopulacja. Wszystkie te rewolucje, można powiedzieć, światopoglądowe, czy też wszystkie te ciekawostki techniczne, które pojawiają się w ostatnim czasie, jasno obrazują, że jednak ludzkość ma być pod kontrolą. Wszystko to, co my w zasadzie wygrzebujemy z takich, można powiedzieć, jest tylko dla większości ludzi kompletną fikcją, a jednak jak to się wszystko poskłada w całość, naprawdę jest to taką dosyć rzeczywistością przerażającą, aczkolwiek w mojej ocenie, jakkolwiek poważnie by to nie wyglądało, absolutnie nie wierzę w to, że ten cały plan im się uda. Widać wiele takich elementów, które już im nie wychodzą. Widać też to, że świadomość globalna się budzi, że ludzie jednak zaczynają sami działać na rzecz uświadamiania innych. Z tym, że mamy problem absolutnie z tą obojętnością i właściwie każdy się boi też w jakiś sposób działać, czy też uświadamiać ludzi. I to właściwie jest chyba największym problemem obecnie, jeżeli chodzi o podnoszenie świadomości globalnej. Także ja zachęcam wszystkich do tego, aby jak najbardziej starali się przekazywać ludziom to, co sami widzą, to co właściwie widzą szerzej, bowiem większość ludzi jest tak pochłoniętych życiem w tej iluzji pieniądza, że jakby nie mają nawet czasu się tymi rzeczami zająć, ale sądzę, że już niedługo ludzie, nawet którzy tak głęboko żyją w Matrixie i którzy nie mają czasu na to, żeby zagłębić się w te tematy, będą musieli jednak, bowiem sytuacja ekonomiczna przede wszystkim zmusi ich do zmiany sposobu myślenia. Być może będzie to dla nich bolesne, być może będzie to dla nich też jakiś proces, który będzie wręcz niemożliwy do przeskoczenia, ale tutaj właśnie Wasza rola w tym wszystkim, aby skupić się na tym, żeby również samemu w jaki sposób przygotować się do tego, co idzie, bo w mojej ocenie jednak zanim nastąpi jakby finalna rozgrywka, to jednak ludzkość jeszcze całkiem sporo się nacierpi i tym samym będzie musiała w jakiś sposób zagłębić się w te elementy geopolityczne, żeby zrozumieć to, co się naprawdę dzieje. Także ja zachęcam wszystkich do zgłębiania tychże właśnie zagadnień. Zapraszam do naszej grupy facebookowej, do grupy Wolna Ludzkość i do odwiedzenia naszego fanpage'a polskaświadoma.pl, gdzie na bieżąco informujemy Was o najważniejszych wydarzeniach z kręgu tego, co się dzieje właśnie w rządach NWO. Także jeśli macie jakieś ciekawe informacje, sugestie lub chcielibyście się włączyć w proces informowania społeczeństwa, to piszcie na kontakt@wolnaludzkość.pl albo do mnie piotr@wolnaludzkość.pl. Na zakończenie chciałbym przypomnieć i zachęcić jeszcze raz do samodzielnego myślenia i weryfikacji informacji przeze mnie przedstawionych. Życzę Wam dużo spokoju i zdrowia. Polecajcie mój program znajomych
i do usłyszenia za tydzień.